Ben, czy mam zbić kubek z Vito Team? Serio? Uważaj! Ej, prawie wytrzymał! Yo, siemanko, z tej strony Witam, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. I w dzisiejszym filmie, słuchajcie, Talking Ben będzie decydował o tym, co będę robił w prawdziwym życiu. Więc zobaczymy, jakie decyzje on podejmie i czy ja będę musiał to wszystko wykonać. Myślę, że tak, zobaczymy, jak to wyjdzie. Słuchajcie, mam nadzieję, że taki film wam się spodoba. Jeżeli tak, zostawiajcie łapeczki do góry, subskrybujcie mój kanał, wpadajcie też na vitoshop.pl po epickie rzeczy, a my zaczynamy. I ja dzwonię, słuchajcie, do Bena i zobaczymy, co on powie. Będę próbował wyjść z biura, zobaczymy, czy się zgodzi. Dobra, odbieraj. Siema, czy mogę być z biura? Ben, czy mogę być z biura? Dobra, idziemy, słuchajcie, udało się. Ben pozwolił być z biura, więc idziemy. Dobra. Ogólnie Bella mnie dzisiaj nagrywa. Bella, przywitaj się, jest za kamerą. Dobra, a my idziemy, słuchajcie, dalej. Ben, czy mam rzucić piłką do kosza? No, dobra, okej, okay. Czyli nie będę rzucał. Ben, czy mogę założyć kurtkę, bo jest mi zimno, proszę. Dobra, okej, okay. Idę założyć kurtkę, słuchajcie. Ben, czy Bella jest słaba w ping-ponga? A ja jestem słaby? Śmieję się ze mnie. To chyba znaczy, że tak, słuchajcie. Okej, słuchajcie, jesteśmy teraz w magazynie Vito Team ogólnie i zapytam Bena, czy mam porwać ten zeszyt. Ben, czy mam porwać zeszyt z Vito Team? Nie, wiedziałem, że powie, że tak. Dobra, słuchajcie, myślę, że ten możemy poruszyć, chociaż szkoda tego zeszytu. Ale co, cały? Chyba cały, nie? Bella. No chyba tak. Ben, serio? Yes. Ja nie dam rady. Dobra, porwałem go, słuchajcie. Okej, okay. No i nic, pójdzie na straty. Dobra, zapytam go, czy mam zbić kubek. Ben, czy mam zbić kubek z Vito Team? Serio? Ej, to ja go zrzucę tak z takiej wysokości, że będzie okej? Okay? Myślę, że tak. Ojejku, nie chcę tego robić. Ty uważaj. Ej, prawie wytrzymał! No nie, ale zbił się troszeczkę. Ale trochę mało. Trochę mało, ale ogólnie prawie wytrzymał. Ej, ja go skleję jeszcze i będzie okej. Okay. Patrz, on normalnie działa, naprawiłem. Dobra, zostawiam go tu. Nikt go oczywiście nie dostanie, ale zostawiam go tutaj. Okej, okay, słuchajcie, Ben narobił mi trochę szkód, ale to nic, idziemy dalej w takim razie. Okej, okay, słuchajcie, teraz jesteśmy w biurze jednego z pracowników i ogólnie sprankujemy tutaj kilka rzeczy, zobaczymy, czy Ben ogólnie pozwoli nam tutaj coś sprankować. Ben, czy mam odłączyć kabel od monitora? Nie chcę odpowiedzieć. Ben, czy mam odłączyć kabel od monitora? Dobra, nie, okej. Okay. Czy mam odłączyć klawiaturę? Czy mam odłączyć myszkę? Wszystko no nie! Dobra. Ben, czy mam napisać jakąś troll wiadomość na karteczce? Dobra, okej, okay. Mamy jedną rzecz, słuchajcie, zrobimy chociaż. Więc pomyślałem, że napiszemy ogólnie, że zmieniłem hasło do komputera. Zobaczymy, czy, słuchajcie, to zadziała. Czy napiszę, zmieniłem hasło do kompa. Dobra, on cały czas gada sobie coś tam, ale to jest nieważne. Dobra, przyklejamy tutaj, słuchajcie. Mam nadzieję, że to zadziała. Ben, czy ja mam odłączyć mikrofon od komputera? Nic mi nie pozwala zrobić, słuchajcie, ale kubek zbić to pozwolił, no nie? Więc to jest bez sensu. Ben, czy mam zabrać krzesło tutaj z tego biura? Dobra, okej, okay, to jeden prank, słuchajcie, chociaż zrobimy. Okej, okay, słuchajcie, wywiozłem tutaj krzesło, zamykam je tutaj w tym pomieszczeniu. Więc jak przyjdzie ta osoba po prostu tutaj, to będzie miała, będzie troszeczkę zaskoczona na pewno. A my lecimy dalej. Okej, okay, słuchajcie, teraz zapytam Bena, czy mam narysować coś tutaj na moim biurze ogólnie. Ben, czy mam coś narysować na moim biurze sprayem? No, okej, okay, dobra, czy mam coś napisać sprayem na moim biurze? Ben, czy mam coś napisać sprayem na moim biurze? Nie, okej, okay, dobra. A na Belli biurze mam coś napisać? Nie! Okej, okay, dobra, to super, słuchajcie. Bardzo się cieszę, że to powiedział. Więc teraz, słuchajcie, biorę spray. Okej, okay, słuchajcie, mam różowego spraya. Bella, możesz wybrać sobie, co mam napisać ogólnie. Napis możesz sobie wybrać. Kocham Bellę. Naprawdę? Nie, może nie. Ale to co, co mam Bella napisać? To mój mistrz. Nie, no, no na twoim biurze. Miała sobie wybrać, ale na twoim biurze nie, no daj coś normalnego. Tu mieszka Phoebe. Phoebe, tak? Dobra.
Tu mieszka Phoebe? Tak. To za dużo pisania. No to Phoebe. Dobra, tu jest Phoebe. Tak, tu jest dobra. Phoebe. Czekaj. Ale nie duże, bo ja bym sobie chciała sama coś tam narysować. No i duże, super. Ty, no takie wychodzi, nie wiem dlaczego. Co? Okej, okay, ładnie. Musisz napisać tu jest, a nie mieszka, dobra, bo będzie jest. Mniej. Czy ja tu zmieszczę jest? No musisz się, wiesz. Ojejku, jak ty szeroko piszesz. Tu jest. Dobra, tu jest. Tak. To E trochę takie wyszło dziwne, ale złego. To jest duże. I Phoebe tu napisałem. Tak. O nie, no większego się nie dało. Tu jest Phoebe. I koniec już. Mamy, słuchajcie, Ben pozwoli mi to zrobić. Nieźle, słuchajcie, o nie. Całe ręce ma brudne. Dobra, już spoko, tu jest Phoebe. Ciężko się pisze tym sprayem ogólnie, nie wiem dlaczego. Ale taki ma jakiś rozprysk ogólnie duży. Ale spoko, dobra, napis mamy zrobiony. Okej, słuchajcie, mam przygotowanego nerfa. I teraz tam Ben, czy mam strzelić w Bellę? Nie. No, Bella, nie, weź, waszaj. Ała. Dobra, trafiona. Okej. Okay. O, Ben, czy mam strzelić Phoebe? Nie. No. Okej. Okay. Czy mam, o, może trafię do kosza? Czy mam trafić do kosza z pistoletem? Okej, okay, dobra. Zobaczymy, słuchajcie, czy się uda. Uwaga. Prawie! No milimetry brakowało, milimetry. Dobra, czy mam strzelić Vito Exe? Nie, dobra. Czy mam w tą wieżę z Lego strzelić? Dobra, okej. Okay. Strzelanie z tego jest mega spoko, więc zobaczymy, czy trafię. Jeszcze raz. Ej, nie wyjechało. Co jest gra? Nie umiesz. Ja nie trafiłem na nas? Nie. Trafiłem teraz? Dobrze, tak. Yeah. Dobra, czy jeszcze raz w Bellę mam strzelić? Okej, okay, słuchajcie, pytam na teraz kolejną rzecz. Ben, czy mam rozsypać te piłeczki, które są w kartonie tutaj na hali? Ben, czy mam rozsypać piłeczki, które są w kartonie tutaj na hali? O nie, słuchajcie, Bella tyle się nazbierała tych piłeczek, a ja przez Bella będę musiał je teraz tu wysypać. Dobra, uwaga, gotowa? Tak. 3, 2, 1. O mój Boże, słuchajcie! Ben, patrz co narobiłeś! Ben, czy mam założyć nogi Vito Exe? Ben, czy mam założyć nogi Vito Exe na siebie? Nie! Dlaczego on jest taki? On cały czas mówi tak! Gdzie przeważnie zawsze mówi nie! Cicho teraz bądź, bo będę zakładał. Dobra, słuchajcie, zakładam nogi Vito Exe. Będę musiał w nich teraz chodzić. To będzie jakaś masakra. O nie. Ja nie wiem, czy... Ja tego nie założę. Dobra, jest git. Jest git, słuchajcie. Dobra. Ben, czy mam zrobić przysiad w tych nogach? Nie zrobię przecież. Udało się, dobra, mamy to. Czy mam chodzić cały dzień w tych nogach? Ja nie będę. Jak ja w tym pojadę ci zjeść? Wyobraź to sobie? Czy to będzie jakaś masakra? Czy mam się przebiec w tych nogach? Nie no, specjalnie robi cały czas jest. Nigdy tak nie robił. Dobra, czekajcie, telefon tylko sobie schował. Nagrywasz to? Tak. Nie patrz, bo ja nie będę biegać. Run. Czekaj, masz mój telefon, ja spróbuję sprint zrobić. Dobra, trzymajcie, tak. Dobra, uwaga. Uważaj na kuleczki. Oho. Run. Ben, czy mam zagrać w kosza tymi nogami? Dobra. Patrzcie teraz na koszykarza. Niech noga. Dobra, uwaga. Ej, piłka jest ten. Nie napompowana.
Ben, mam zagrać z Belą w ping-ponga? Dobra. Idziemy, Bela, zagramy. Dobra, okej, gramy w ping-ponga, słuchajcie. Ej, dobrze idzie w ping-ponga. Bela nagrywa i odbija. Nie! To jest jakaś masakra, dobra. Jeszcze jeden punkt. Ben, czy mam usunąć kanał na YouTubie? Oh my god. Dobra, a czy mam nagrywać dzisiaj jakiś film jeszcze? Ben, czy mam nagrywać dzisiaj jakiś film jeszcze na YouTuba? Dobra, czyli mam zrobić sobie wolne? Ben, mam zrobić sobie dzisiaj wolne? To co ja mam zrobić dzisiaj? Mam tu spać dzisiaj? Okej, słuchajcie, to będzie na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcineczek. Mam nadzieję, że wam się podobało ogólnie to, że będę decydował w moim życiu. Jeżeli chcielibyście zobaczyć jeszcze więcej takich odcinków, zostawiajcie koniecznie łapeczki do góry. Myślę, że Ben by się zgodził z tym, żebyście zostawili łapeczkę do góry. Subskrybujcie ten kanał, wpadajcie też na mitoshow.pl. Dziękuję za uwagę i widzimy się jutro w kolejnym filmie na tym kanale. Trzymajcie się, pozdrawiam was serdecznie, pa pa!